Witam serdecznie i pozdrawiam z Sieradza. Jesteśmy na wzgórzu zamkowym, gdzie tu kiedyś stał stary, tu była kuchnia zamkowa, stał zamek, częściowo drewniany, częściowo murowany, a po Niemcach w czasie okupacji został tutaj bunkry. Wszędzie są takie kopuły, można kiknąć. Prawdopodobnie były metalowe kopuły szczelnicze. Proszę zobaczyć, duże te wzgórze i duży te bunkier, ten bunkier. Ładne miejsce. Pamiętam, że byłem tu parę lat temu. Może za 8-10, to tutaj był Sywkiłka i Mogiłka, jak to się mówi, robili rewitalizację i ładnie. Tu została wieża. Jak to pod każdym zamkiem. Tutaj jak widzicie, wszystko bunkry. Wzgórze zamkowe. Albo można też nazywać wzgórze bunkrowe. Jak widzicie, same bunkry. A tu jeszcze się znajduje skansen, niestety zamknięty. Tam jest jakaś ścieżka. Nie wiem, co tam piszę. Następne bunkry. Następny bunkier. Tu mamy skansen. Niestety zamknięty. A może otwarty. Spróbujemy. No i tak, całe wzgórze bunkrowe. Sieradzu. Zamkowe się nazywa. Jeszcze raz powtarzam, bo tu stał zamek w XIII wieku. Ale Niemcy zostawili bunkry.
mamy wzgórze zamkowe. Tak jak mówiłem. Honda stoi dalej. Ja Państwu dziękuję.